Warsztaty fotograficzne, plastyczne, teatralne, warsztaty cyrkowe i z iluzją, a także projekt Understand promujący tolerancję. To tylko część atrakcji, jakie na wakacje dla dzieci i młodzieży przygotowało Raciborskie Centrum Kultury. Cały letni program rozpoczęły natomiast w poniedziałek słynne warsztaty taneczne prowadzone przez doświadczonych i lubianych instruktorów Manuela i Denisa, które dzisiaj miały swój półmetek. Organizowane są dwa razy w roku i za każdym razem mają wzięcie. Warsztaty taneczne z popularnymi i utytułowanymi raciborskimi tancerzami w tym roku jednak odbywają się w nieco innych niż dotychczas grupach. Zawsze mieliśmy podział grupy ze względu na wiek. W tym roku postanowiliśmy to zmienić. Mamy podział grup ze względu na stopień zaawansowania. Mamy grupę podstawową, średnio zaawansowaną i zaawansowaną, tak żeby każdy mógł się czegoś nowego nauczyć, żeby pod swój poziom po prostu taneczny mógł jak najbardziej z tych warsztatów skorzystać. Ale jak określić ten poziom zaawansowania? Czy wy znacie te wszystkie osoby? No, osoby, które są pierwszy raz, to wybierają prawdopodobnie zajęcia na poziomie podstawowym. A te, które znamy, no w większości tu znamy osób, tak znamy osoby, więc wiemy, co potrafią, czego nie potrafią, więc ich też rozdzielamy później. Manuela Krzykała i Denis Chory, który w tym roku zdobył tytuł Mistrza Polski w Street Dance, w Raciborskim Centrum Kultury tańca uczą już od wielu lat. Jak przyznają, przez ten czas odkryli i rozwinęli już nie jeden prawdziwy talent. Mamy mega, mega zdolne dzieci w Raciborzu i bardzo się z tego cieszymy, a to nie tylko w Raciborzu, bo dojeżdżają do nas dzieci z całego powiatu, a nawet spoza województwa śląskiego. Dużo mamy osób, które z województwa polskiego tutaj dojeżdżają do nas, do zespołu, jak również na te warsztaty i cieszymy się z tego bardzo, że możemy też mieć wpływ na ich rozwój i karierę taneczną. A ma to miejsce w prowadzonym przez duet zespole Skaza, do którego zaproszeni najzdolniejsi tancerze swoje umiejętności mają okazję szlifować na stałych zajęciach w ciągu roku szkolnego. A jak później już okazuje się, że wyjątkowo wybija się na tle grupy, to po to tworzymy grupy właśnie reprezentacyjne. Tam już poziom zajęć jest naprawdę bardzo zaawansowany i te grupy wtedy biorą udział w różnego rodzaju festiwalach, turniejach, w Mistrzostwach Polski, a teraz już wybieramy się w najbliższym czasie z naszą Skazą, ponieważ jesteśmy laureatami Mistrzostw Polski, dostaliśmy nominację do Mistrzostw Europy i Świata. Warsztaty potrwają do piątku i tradycyjnie zakończy je wspólny występ wszystkich uczestników na parkiecie przed Raciborskim Centrum Informacji między 12 a 13. Serdecznie zapraszamy.